3 tygodnie czekaliśmy na publikację uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Teraz marszałek Sejmu ma 14 dni na ustalenie kolejnej daty, w której Polacy dokonają wyboru prezydenta RP. Pierwotnie wybory miały odbyć się 10 maja, jednak do nich nie doszło. Lokale wyborcze pozostały zamknięte, a planowane koperty z kartami do głosowania nie trafiły do obywateli. 10 maja wieczorem na stronie PKW pojawiła się uchwała, w której członkowie komisji stwierdzili, że w zarządzonych na ten dzień wyborach nie było możliwości głosowania. Fakt ten, według członków komisji, był równoważny w skutku z przewidzianą w kodeksie wyborczym sytuacją braku kandydatów na stanowisko prezydenta. Konieczne okazało się więc wyznaczenie nowego terminu, do ustalenia którego od dzisiaj zobligowany jest marszałek Sejmu. Nieoficjalnie mówi się o terminie 28 czerwca. Ta data dotyczy pierwszej tury, ewentualna druga musi odbyć się 14 dni po pierwszej.